Tragiczna śmierć prezydenta Gdańska wstrząsnęła mieszkańcami miasta, z których wielu zamach widziało na własne oczy. Paweł Adamowicz był gospodarzem miejscowego ratusza przez 20 lat i nic dziwnego, że tak wiele osób zdecydowało się go pożegnać. W nocy tysiące Polaków pokazało niezwykłe poświęcenie. Paweł Adamowicz był bardzo popularnym samorządowcem, którego gdańszczanie wspominają z łzami w oczach. Jego 20-letnie rządy zapisały się w historii jako stabilne i dobre dla miasta, dlatego od wczoraj do dziś tysiące gdańszczan przybyło do Europejskiego Centrum Solidarności, by złożyć hołd i pomodlić się przy jego trumnie. Na swoim Instagramie Gazeta Wyborcza udostępniła fotografię kolejki przed ECS, w której stanęło od wczoraj od godziny 17 tysiące osób. Trumna stała w ogrodzie zimowym centrum przez dobę. Jak podaje gazeta, niektórzy czekali nawet kilka godzin na mrozie, by oddać cześć Adamowiczowi. Mówi się, że do piątku do godziny 7 rano łącznie przed trumną przeszło 31 tysięcy. osób. Przez cały czas stali przy niej na zmianę przedstawiciele różnych służb i organizacji. Warta pełnili strażnicy miejscy, harcerze ZHP i ZHR, policjanci i wojskowi. Nie był to jednak koniec uroczystości żałobnych. Paweł Adamowicz pożegnany przez tysiące od momentu wniesienia trumny do ECS wczoraj o godzinie 17, zaczęła tworzyć się długa, złożona z tysięcy osób kolejka, w której każdy pragnął pożegnać Pawła Adamowicza. Długie godziny oczekiwania były ogromnym poświęceniem ze strony mieszkańców, szczególnie zważywszy na panującą niską temperaturę. Gdańskie ZTM podstawiło na terenie Stoczni Gdańskiej, gdzie znajduje się centrum, specjalny autobus, w którym można było się ogrzać i odpocząć. Maszyna odjechała do bazy na godzinę przed planowanym wyniesieniem ciała w uroczystym kondukcie do Bazyliki Mariackiej, gdzie spędzi noc. Tysiące gdańszczan żegnało w nocy prezydenta Pawła Adamowicza. Wielu czekało w kolejce nawet kilka godzin, podała Gazeta Wyborcza. SOP postawiona na wyższy stan gotowości na jutrzejszy pogrzeb Pawła Adamowicza przyjadą przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele. Oprócz niego ważnym gościem będzie przewodniczący Rady Europejskiej i przyjaciel zmarłego Donald Tusk. Z powodu pogróżek, które były premier otrzymał po zamachu na Adamowicza, Służba Ochrony Państwa zdecydowała się objąć go szczególną ochroną w ramach wprowadzonego przez szefa rządu podwyższonego stopnia gotowości alfa. Mundurowi w tym czasie mają zwiększone możliwości, jeśli chodzi o wykonywanie swoich obowiązków. Msza pogrzebowa Pawła Adamowicza rozpocznie się jutro o godzinie 12 w Bazylice Mariackiej na Gdańskiej Starówce. Nabożeństwo poprowadzi metropolita gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Na niedługo przed nim ciało prezydenta Gdańska zostanie skremowane. Redakcja pikio.pl składa kondolencje rodzinie zmarłego.